spotkanie autorskim z panem Henrykiem Bronowickim, autorem książki Pilot Doświadczalny. Ja przekażę głos Tomaszowi, bo tak naprawdę Tomek Siembida to jest człowiek, dzięki któremu bardzo duży wkład ma w to, że ta książka w tym momencie leży tutaj u nas i każdy może ją kupić, przeczytać. Wydawca po prostu. Dokładnie, tak mówiąc w skrócie. Także Tomasz, ty prowadź. Państwo życzę miłego spotkania. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Siembida. Rzeczywiście jestem formalnie i faktycznie wydawcą Pilota Doświadczalnego edycji drugiej. Jak Państwo wiecie, pierwsza edycja była wydana prawie 10 lat temu. Tak naprawdę wydaliśmy tę książkę jak na standardy rynku wydawniczego bardzo szybko, bo udało nam się zrobić to w pół roku, ale to było bardzo, bardzo intensywne pół roku. Od momentu, kiedy zadzwoniłem do pana Henryka i zapytałem, czy byśmy nie spróbowali tego wydać, to był bodaj grudzień zeszłego roku, prawda? Może koniec listopada na przełomie. Nie wchodząc w szczegóły, zdecydowałem się, że pomogę panu Henrykowi z wydaniem tej książki. Jak państwo wiecie, książka była mało dostępna. Śledząc media społecznościowe, uznałem, że chyba jest duże zapotrzebowanie, żeby przynajmniej środowisko lotnicze, chociaż za chwilę powiem, mam nadzieję, że nie tylko środowisko lotnicze ma ochotę, żeby ta książka jakby wróciła na rynek. Muszę powiedzieć, że stworzyłem bardzo szybko wspaniały zespół, który pomógł mi w wydaniu tej książki. Między innymi skład tego zespołu. Oprócz tego pracowała ze mną pani Ilona Gostyńska. To jest taka dziewczyna, którą poznałem przy okazji publikacji własnych książek. Ona projektuje wszystkie okładki na moje książki i zaprojektowała również okładkę na książkę pana Henryka. No i bardzo dużą rolę, za co oboje z panem Henrykiem dziękujemy, włożyła pani Agnieszka, która pomogła tę książkę zredagować i skorygować. Muszę przy tym powiedzieć, że pan Henryk niesamowitą ilość pracy włożył z panią Agnieszką, żeby... No i poleciał. Bardzo dużo pracy włożył w pracę z redaktorką. Jego wkład jest tutaj niebagatelny. Mówiąc krótko, ta książka jest, no nie, można powiedzieć, że to jest troszeczkę nowa książka, dlatego że jest rozszerzona w stosunku do pierwszego wydania. Jest tam włożone bardzo dużo pracy, żeby czytelnik miał ten komfort w postaci indeksów, które powodują, że można sobie sprawdzić na bieżąco, o jakich ludziach pisze pan Henryk, o jakich samolotach, więc jest bardzo taka praktyczna z punktu widzenia takiego na bieżąco przeglądania. Zdecydowaliśmy się, żeby ta książka była również bardzo dobrze wydana pod względem technicznym i estetycznym. To było dla mnie też bardzo ważne i dla pana Henryka książka jest wspaniale wydana. W najwyższym standardzie i drukarskim, i pod względem składu. Każde zdjęcie, które znajduje się w tej książce, każde jedno zostało poddane obróbce elektronicznej, tak żeby no, dawało, że tak powiem, dodatkową radość osobom widzącym. No i cóż.
To chyba tyle. Nie będę wchodził w więcej szczegółów, jeśli chodzi o samo wydanie. Ja powiem szczerze, bardzo jestem szczęśliwy, że udało się to zrobić. Udało się zrobić to tak szybko. W tym czasie zaprzyjaźniłem się również z panem Henrykiem. Mieliśmy rozmowy bardzo przyjemne i bardzo trudne również. Natomiast mam nadzieję, że na przyszłość, oprócz tego, że nasyci się, nazwijmy to, ten rynek państwa, którzy się bardzo pewnie interesujecie, większość z państwa, lotnictwem, to również osoby, które są luźniej związane, zainteresują się tą książką, bo ja powiem państwu, już kończąc ten wstęp, co mnie zainteresowało w tej książce. Pomimo, że formalnie jestem lotnikiem, to jednak pierwotnie jestem humanistą. I przyznam się szczerze, że w zderzeniu z wiedzą techniczną pana Henryka poddaję się od razu. Natomiast czytając tę książkę po raz pierwszy, to co mnie zainteresowało najbardziej jako humanistę, to co się dzieje w kilku płaszczyznach pod spodem tego pozornie takiego czasami bardzo technicznego i bardzo specjalistycznego języka, to ja z tej książki odczytałem dużo więcej. Te inne warstwy mnie bardzo zainteresowały. Ze spotkania wczorajszego, które odbyliśmy w Dęblinie, wiem, że pewnie większość zainteresowanych bardzo jest zafascynowana wiedzą techniczną pana Henryka, bardzo precyzyjną pamięcią co do wielu szczegółów. No i wreszcie jak obliczyliśmy, i to chyba w tej książce stanowi bardzo, bardzo dużą wartość, to jest to, że pan Henryk przy pomocy właściwie swojej pamięci utrwalił, mam nadzieję, na kilka pokoleń bardzo wiele osób polskiego lotnictwa. Liczyliśmy, że ponad 450 osób występuje w tej książce. Część z nich jest opisana nieco szerzej, część wspomniana. Niemniej, kiedy zadałem panu Henrykowi pytanie, co go motywowało, żeby książkę napisać, to jako pierwsze wymienił właśnie to, żeby o tej naszej historii, którą oczywiście można różnie wspominać, bo ja się nie będę bawił w politykę, to jednak stanowił naszą historię i były ważne, zwłaszcza dla tego obszaru, nazwijmy to, szeroko pojętego lotnictwa czy biznesu lotniczego. Czasy się zmieniły, upłynęło, można powiedzieć, ile już? Ostatni raz pan siedział w samolocie. Ostatni raz siedziałem w samolocie 30 lat temu. Ale po 30 latach wsiadł do mojego samolotu wczoraj i polecieliśmy do Dęblina. Więc to była też, to jest cała ta nasza podróż trzydniowa, to jest też taki trochę powrót do korzeni, który mnie bardzo cieszy, a cieszy dlatego, że pan Henryk jest nawet momentami wzruszony, mimo swojej niezłomności lotniczej. I mimo tych upływu tak wielu lat, to doszedłem do wniosku, że to lotnictwo tak naprawdę w wielu aspektach pozostaje takie samo jak 30, 40, 50 lat temu. I pewne wartości, które wiążą się z uprawianiem tej aktywności w postaci lotnictwa, są po prostu niezmienne. Oczywiście są nowe trendy, nad którymi niektórymi trzeba ubolewać, z innymi się godzić. Natomiast myślę, że o ile jestem przeciwnikiem stwierdzenia, że historia się powtarza, bo historia się nie powtarza, to i tak z tej historii należy się uczyć. No to może tyle tytułem wstępu. Panie Henryku, ja wiem, że być może parę razy pan to powtarzał, ale może nie wszyscy to słyszeli. Jakby pan powiedział tak na początek, ja oczywiście później głównie będę chciał państwu oddać głos, jeśli chodzi o pytania, ale jakby
pan powiedział, po co i dla kogo pan napisał tę książkę? Ale może zacznę. Dlatego, że pewnym wzruszeniem po 30 latach się zjawiłem na lotnisku tutaj w Mielcu, no bo ja tutaj się wychowałem. Od tego chłopaka. Jako 13-latek siedziałem pod bramą aeroklubu i z daleka obserwowałem szybowce, samoloty. No, później całe szkolenie moje, cała praca zawodowa, to się to odbywało. No pytanie tej Tomasza, to jest taka. Doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli my historii naszej nie opiszemy sami, to zrobią to za nas inni, po swojemu. To jest jedna rzecz. Druga, chciałem, żeby pamięć o ludziach, którzy poświęcali się lotnictwu, nawet swoje życie prywatne, czasami osobiste, kosztem rodzin. I w różnej sytuacji pasjonaci lotnictwa, żeby ta pamięć o nich nie zanikła. Było mi czasami bardzo miło, jak na forach internetowych drukowałem fragmenty tej swojej książki. Dzwonili do mnie, pisali potomkowie tych ludzi, o których tutaj pisałem, bo to dzieci, wnuki, prawda, i tak dalej. Na temat swojej, no w ogóle pracy tutaj może powiem. Pracowałem jako pilot transportowy na początku, później pilot doświadczalny i byliśmy w grupie pilotów, znaczy zakład lotniczy, to wiecie, że był największym w Europie. W dobrych czasach pracowało tutaj 22 tysiące ludzi. Produkcja w latach 70. i 80. to było, bo z taśmy schodziło 50 nowych samolotów. W większości to była produkcja Antonow II, później szły Iskry, inne samoloty, prototypy. Czyli tu się naprawdę bardzo dużo działo. Ja po szkole, po technikum... 50 miesięcznie. Miesięcznie, tak. Miesięcznie, tak. Oczywiście. Te samoloty były przebazowywane lotem do Lwowa. Ja przez te 20 parę razy byłem ponad 500 razy w Lwowie. Oprócz tego latałem po całym dawnym Związku Radzieckim. Na różne pokazy, różne tam zadania się wykonywało. A po szkole technikum, no podjąłem pracę. Pracowałem na montażu w kontroli technicznej. To była elita wtedy zakładowa, bo wiecie tam, finał na produkcję. W tym czasie się wyszkoliłem na samolotach. No i zostałem najmłodszym w Polsce instruktorem samolotowym. Szkoliłem na wiecach pilotów, którzy zdali kandydatów do szkoły oficerskiej w Dęblinie, którzy zdali egzaminy do Dęblina, którzy przeszli badania wstępne i odbywali się 3-tygodniowe szkolenie na wiecach, które kiedyś tu były produkowane. Tak? Była dziwna sytuacja, bo ja byłem tylko 2 lata od nich starszy, od tych kursantów. Byłem ten najmłodszy też instruktorem samolotowym w Polsce. Oczywiście potem złożyłem papiery do lotu, rozmowa kwalifikacyjna w locie. Mając 23 lata zostałem przyjęty do lotu. Na kurs pilotów komunikacyjnych, który miał się odbyć za parę miesięcy. Zadowolony wróciłem w pracę, powiedziałem swojemu szefowi inżynierowi Męczyńskiemu w kontroli technicznej na montażu, że jeszcze parę miesięcy i odchodzę do lotu. Oczywiście gratulacje, ale chyba gdzieś to przekazał dalej, bo zaraz mnie wezwali na start. Myślałem po początku, że coś tam broiłem, takie ratunek sumienia robiłem, a się okazało, że siedzi tam szef pilotów doświadczalnych, szef startu i tak dalej, tam szef działu w locie i zaproponowali mi pracę w dziale prób w locie, mówiąc, że jeżeli za 2 lata podejmę studia na Politechnice, to będę latał jako pilot doświadczalny, bo będzie kurs organizowany. No i ja wtedy bez mrugnięcia oka zrezygnowałem z latania w locie. Zostałem tutaj w Mielcu, podjąłem pracę w dziale prób i badania w locie i była to moja chyba najfajniejsza decyzja w życiu, najmądrzejsza, bo miałem bardzo ciekawe życie. Na tym lotnisku przeżyłem różne chwile. Nie radości dużo i chwile takie, że no się czasami ratowałem. No ale wszystko się dobrze skończyło. Zawsze wychodziłem z tych wszystkich wypadków, które miałem, bez obrażeń. Z tym, że procedura była taka, że w każdym wypadku miałem przerywane latanie. Byłem kierowany na specjalne badania specjalistyczne do WIML-u, czy Wojskowej Innym Lotniczej, gdzie byliśmy regularnie co roku badani. No i
przez dwa tygodnie sprawdzali mnie lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, czy po tej stresie, które przeżyłem w danym wypadku lotniczym, mój stan psychiczny jest zdolny, żeby dalej wykonywać zawód pilota doświadczalnego. I oczywiście takie orzeczenie otrzymywałem i dalej kontynuowałem latanie. A ponieważ w pewnym okresie czasu uzyskałem uprawnienia pilota doświadczalnego pierwszej klasy, a w firmie takich pilotów doświadczalnych pierwszej klasy było nas czterech, reszta to byli piloci doświadczalni drugiej klasy, więc w związku z tym ci pierwszoklasiści, jak to mówią, latali w najbardziej niebezpiecznych próbach na prototypa. Znowu te wypadki ciągle się zdarzały, przetarzały, przesłanki do wypadków. Różne historie, że udało się w całości wylądować. Tylko szef pilotów wiedział czasami, że no, coś przeżyłeś. W wielkim skrócie to opowiadam. Później w ramach transformacji ustrojowej, wiadomo, zakład upadł, prawda? Ostatnie parę lat latałem w locie jako kapitan na linii. No i liczyłem dni, kiedy mogę przejść na emeryturę. Wybudowałem domek nad jeziorem w zachodzie pomorskim. Łódka, wiecie, ryby i tak sobie spędzałem emeryturę. To tak w wielkim skrócie, słuchajcie, ja latałem we wszystkich programach, które tutaj były w Mielcu. Wykonywałem przeróżne zadania i chciałbym, żeby usłyszeć od Państwa pytania, co Was interesuje. Będę odpowiadał, bo to będzie najlepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje, naszego spotkania. No tak, jakby nauczeni praktyką, może tak zadam pytanie, kto z Państwa czytał w ogóle tę książkę? No więc w związku z tym, że większość z Państwa czytała książkę, to sądzę, że właściwie to możemy skończyć, Jeffrey oczywiście. To nie ma sensu, żebyśmy opowiadali książkę. Ale jeżeli pan coś... bym się zapytał, jak się latało na MiG-u 15. Pan na pewno oblatywał też. Tak, zaraz powiem. No to Pani, zacznijmy od tego. Padło pytanie, odpowiadam. Więc trzeba powiedzieć po kolei. Kiedy był przygotowany program IRYDY, był wytypowany zespół pilotów, którzy mieli ten program realizować. Szefem pilotów był inżynier Natkaniec i był wyznaczony, byłem jego zastępcą, bo był Instytut Lotnictwa, ja byłem WSK Mielec i byliśmy pilotami pierwszej klasy przeznaczeni do oblotów i prób prototypów i do wydawania końcowych opinii dla organu nadzoru z danych etapów prób. Takie mieliśmy uprawnienie. I był dołączonych dwóch pilotów doświadczalnych drugiej klasy, to pan Nowakowski i pan Rafał, z tym, że oni byli przeznaczeni na samolotach seryjnych i tam powiedzmy różnych modyfikacji. I teraz, ponieważ oblatywaliśmy od wielu lat Iskry w Mielcu, jak Mielcy piloci doświadczali, w ramach poszerzenia naszej wiedzy i umiejętności zapadła decyzja na szczeblu dowództwa wojsk lotniczych, że nasza trójka mielecka dodatkowo odbędzie przeszkolenie na samolotach MiG-15, MiG-17, czyli SW LIM i LIM 5. Był określony program, dowódca wojsk lotniczych zatwierdził. Dowódca wojsk lotniczych zatwierdził program i nas wysłano na 2 miesiące do Dęblina na szkolenie teoretyczne i później po zdaniu tam określonych egzaminów skierowani zostaliśmy do Modlina. W Modlinie był punkt szkolno-bojowy, czyli latali w Modlinie pod chorążem i ostatniego roku, tuż przed promocją. No i nas trzech tam mieliśmy się przeszkolić na samoloty typu LIM, jak mówię, 5 i SB LIM. Jakie było zadanie, padło pytanie, prawda? Byliśmy podzieleni jakby na dwie rzeczy. Nie, moim zadaniem było to, żebym zapoznał się na własnościach lotnych samolotu LIM 5. Latał z prędkościami zbliżonymi do prędkości dźwięku. Sprawdził, jak tam występują wtedy rewersy sterów, odwrotne działanie sterów. Miałem się zapoznać z tymi własnościami samolotu pod kątem irydy. Jeżeli iryda będzie kiedyś, prawda, badana, żebyśmy umieli, powiedzmy, oceniać i zachowanie, jak wyjść z tej niebezpiecznej sytuacji, kiedy na olbrzymiej prędkości maksymalnej stery odwrotnie zaczynają działać, prawda? To ja miałem to zadanie przećwiczyć na limie 5, jest w limie. No i miałem oczywiście poznać programy szkolenia
pilotów wojskowych na tych filmach, bo jej Irydan miała nie odbiegać, takie było założenie, miała nie odbiegać z własnościami lotnymi generalnie od migów, żeby piloci, którzy się przesiadają z niemu, powiedzmy na Irydę, czy tam z Iskiem na Irydę, żeby to nie był jakiś szok, powiedzmy, techniczny dla nich. Tak. Czyli Iryda miała być taka pachorza, zbliżona, prawda, do tych samolotów innych. No i jako humorystyczną historię wam powiem, że miałem instruktora, program się składał, powiedzmy, tam 30 godzin lotu, to w sumie niewiele. Po paru lotach na SB Limie, bo miejscowym instruktorem, chyba 6 lotów zrobimy i zacząłem latać na Limie 5 bojowym. Ale w programie miałem, że właśnie mam osiągnąć maksymalne prędkości tam, powiedzmy, bo samolot SB Lim miał chyba 1080, zdaje się, czy 1020 prędkość maksymalną. I mamy lecieć z instruktorem na tą prędkość maksymalną. Mówi tak, Henryk, ty chcesz na tą prędkością lecieć i uzyskiwać na tym samolocie? Ja mówię, no tak, bo takie mam zadanie. A on mówi, słuchaj, ja do emerytury mam parę lat. I za chwilę poszedł gdzieś tam do archiwum, przyniósł mi książkę Płatowcowa tego samolotu i mówi, słuchaj, ten samolot lata już ponad 20 lat. I jeżeli ty chcesz takich prędkości osiągać na tym samolocie, to beze mnie. Na Limie 5. No i dobra, ale program jest, startujemy 7000 metrów na plecy i do pionu i maksymalną prędkość, prawda, gaz. Dochodzę do prędkości 700, odpycham do rzymy. Nagle czuję, że drążek zamurowany został. Czyli pan instruktor mocno trzyma. Zrozumiałem, że nie można, no to spokojnie wyprowadziłem, prawda, i te prędkości maksymalne i tak dalej, to realizowałem na Limie 5, to był samolot właśnie bojowy. Myśmy takie samoloty tutaj robili w latach 60. Samoloty MiG-15 i MiG-17 to był wtedy osiągak klasy światowej. One przecież dobrze walczyły w Korei. To właśnie do tego zmierza, tak, że były równorzędnymi przeciwnikami amerykańskich samolotów typu Sabre, prawda, w walkach powietrznych. Wyprzedzały. No, nie chcę propagandy złej siać, rosyjskiej, ale był lepszy po prostu, tyle można powiedzieć, jeżeli chodzi o zastrzelenia, stosunek zastrzeleń. Ale mi właśnie myśl ucieka, spada. A i to jest, znaczy, porównując w ten sposób, że gdybyśmy wtedy mieliśmy taką produkcję samolotu, to tak jakby na przykład teraz obecnie dali nam produkcję samolotu B-35 Amerykanie. Równorzędny samolot klasy światowej, no niestety. Nie produkujemy nic. Czyli takie było zadanie. Miałem się zapoznać z własnościami lotnymi, bo później w lotach na Irydzie ja musiałem pisać instrukcje eksploatacji różnych tam, prawda, zachowań samolotu pod kątem tych pilotów, którzy będą latali na Irydzie. Taka odpowiedź. Proszę następne pytanie. Proszę bardzo, ktoś ma jakieś fajne pytanie? Jako jeden z niewielu w Polsce, a może jedyny, kto z nich posiada tą wiedzę, co jest największą bolączką Iskry? Iskry? Bolączką? Nie ma. Iskra to był wspaniały samolot. A może powiem tak, z historii troszeczkę. Jak została prototyp Iskry zrobiony w Instytucie Lotnictwa, to ten samolot poleciał do Moskwy na lotnisko Dmitrijewo pod Moskwą, gdzie był ogłoszony przez Rosjan konkurs na samolot, który będzie wybrany do szkolenia w Układzie Warszawskim pilotów. Wcześniej przylecieli swoim samolotem L-29, Rosjanie wystawili samolot Jagd 130 i komisja konkursowa po wstępnej analizie od razu odrzuciła samolot Jagd 130. Zostały dwa samoloty. To jest bardzo ważna sytuacja, bo decyzje, jakie zapadły, to na przyszłość Iskry wpływały. I relacje inżyniera Bomowicza, który był właśnie w Moskwie jako pilot, latał tam demonstrował. Okazało się, że Iskra była... Iskra się okazała lepszym samolotem, jeżeli chodzi o własności lotne, od czeskiego Delfina. Natomiast, jeżeli chodzi o osiągi, to minimalnie czeski Delfin przewyższał Iskrę, dlatego że miał mocniejszy silnik. Iskra miała wtedy silnik HO1 o ciągu 800 kg, prawda? I co się okazało? Jeden, jedyny lot zadecydował o losach Iskry i w pewnym sensie naszego przemysłu. Relacja Abramowicza. Polecieliśmy, mówi, z generałem, który też był finał tej komisji, która po tym locie miała ostateczne decyzje. Polecieliśmy tą Iskrą z generałem, pilotem doświadczonym,
radzieckim na 8000 metrów, silnik nagle przerwał, niespodziewanie. No to, żeby uruchomić silnik, musiałem wyłączyć wszystkie elektryczne odbiorniki, bo to z akumulatora. I mój silnik liczał jak zaklęty, akumulator zużywałem, kolejne próby uruchomienia i nic. W pewnym momencie, a chmury się zbliżały, bo górna warstwa chmur była około 3000 metrów i niskie podstawy bardzo, więc wchodzenie z włączonym silnikiem chmury bez przyrządów pokładowych było wykluczone, bo to pewna śmierć, prawda? Więc obydwaj sobie z tego zdawali sprawę. Generał, pilot doświadczony na radzieckim, który siedział w kabinie, w pewnym momencie widzą, co się dzieje, kolejne uruchomienie i nic, zgłasza gotowość do katapultowania Abomyszowi. Abomysz mówi, ma czekać jeszcze. I o dziwo, w takiej chwili silnik zapracował i wylądowali. Ale to zadecydowało, że produkcję dla Układu Warszawskiego samolotu szkolnego dostali trzeci na 29. 3500. 3500 samolotów wykonali, prawda? To było też między innymi jakąś tam przesłanką, nazwijmy to, do tego, że zakład po Limach Piątych, czy po Michał, zakład miał robić produkcję Migu 21. Ale dali nam nagle samoloty rolnicze, samoloty N2, a Migi 21 robili Czesi. I teraz jeżeli chodzi o Iskrę, to Iskra to była taka panienka, jeżeli chodzi o samolot, prawda? Bardzo przyjemny w pilotażu, prosty. Proszę, no nie przepraszam, bo tak mnie pan wybija. Zaraz już zgrabna, że to oczywiście taka panienka, ale była bezpiecznym samolotem. Natomiast na początku były problemy z regulacją silników, które nam się wyłączały w powietrzu, prawda? Ale ten system został opanowany w końcu i Iskry poszły do wojska. Ja nie pamiętam jakichś wypadków z przyczyn stricto technicznych. Drugie wypadki się zdarzały w wojsku, to powiedzmy w 90% wynikały z błędów pilotów jakichś tam. To tak wstępnie. Mogę jedno zdanie. Pan Sołtyk, konstruktor, mówił, że Rosjanie, nie wiem, czy nie dostawali Waszyngtonów, banknotów od Czechów. No tak, no wie pan, mówi, to są plotki, ja mówię o faktach. Słucham następne pytanie. Bardzo proszę, ktoś jeszcze może ma jakieś pytanie? A ja mam. A co z tą Iredą? To fajnie latało, czy nie? Bo tak dobrze, dużo to jest. Pytanie, możemy zacząć. Lecz książkę nie czytałem. Słuchajcie, w programie Irydy ja spędziłem 8 lat i mam prawo mieć własne zdanie. Lataliśmy na prototypach z Ludwikiem Natchańcem we dwóch na zmianę. I zacznijmy od początku. Samoloty, jakie w Polsce były skonstruowane ostatnio, była Iskra przed Irydą. To była Iskra i później było 20 lat przerwy, kiedy powstał projekt zapotrzebowanie wojska na samolot wojskowy szkolno-bojowy. I rodziło się takie pytanie, bo to jest bardzo ważny moment. Według jakich przepisów zbudować samolot? Jeżeli chodzi o konstrukcję i według jakich przepisów przeprowadzić próby. Bo w zakładzie naszym w przedsiębiorstwie obowiązywały takie przepisy budowy, prób, locie i tak dalej, te wszystkie prototypy, które tu powstawały, to były przepisy angielskie BCAR-y, budowy i prób w locie, przepisy amerykańskie FAR 23 i przepisy radzieckie normy lotnej godności. Ale nie mieliśmy przepisów w użyciu dotyczących samolotów wojskowych, bojowych. Więc zapadła decyzja na najwyższych szczeblach, że spróbujemy się podjąć, wyzwanie to było, żeby zbudować Irydę według angielskich przepisów AP-970. Co to były za przepisy? To były przepisy, które dotyczyły samolotów brytyjskiego lotnictwa lądowego i morskiego, bojowego. Czyli mówiąc inaczej, według tych przepisów AP-970 Anglicy w Anglii budowali samoloty i robili próby i swoich pilotów przeszkalali, ci piloci latali. Czyli inaczej mówiąc, to jest jakby tą Irydę budowano w Anglii, ale akurat budowano u nas w Mielcu, żebyśmy to zrozumieli. Bo różne chodzą informacje, taki samolot, siaki i tak dalej. I teraz tak, co to są za przepisy? Konstruktor główny, dr Baron, podjął się tej, stworzył zespół, po 20 latach przerwy stworzyć zespół, prawda, ludzi, którzy potrafią zaprojektować, wykonać, przeprowadzić próby i uruchomić serię i zakład przygotować się do tego. To było wyzwanie. W sumie w tym całym projekcie pracowało około 3500 ludzi z różnych zakładów kooperujących. No i powstał w końcu prototyp, prawda? Ja muszę takimi skrótami operować też. Prototyp został oblatany tutaj w Mielcu przez inżyniera Natchańca. Również zaraz w następnych lotach ja zacząłem latać. I żeśmy kontynuowali te próby. Nagle okazuje się, że pas Mielecki musi podany być remontowi, bo
zasysa silnik tam różne części asfaltowe i tak dalej, przeniesie się do Radomia na próbę. No i w Radomiu lataliśmy tam parę miesięcy, mieszkaliśmy, cała ekipa mielecka i tak dalej. I zdarzyła się katastrofa. Bo ja wiecie, w skrócie to staram się opowiedzieć. Zdarzyła się katastrofa. Co było przyczyną i genezą, że taka katastrofa się zdarzyła? To muszę znowu się cofnąć. Myśmy już wykonali, powiedzmy, wiele tam dziesiątek godzin w powietrzu spędziliśmy, może setki nawet już, na innych programach, bo inaczej mówiąc tak. Ten program AP970 to jest około 300 programów, które należy przebadać. Każdy program należy tak, wylatać w powietrzu, zrobić opracowania, wykresy inżynierowie robią, opinie pilotów i mamy zamknięty jeden program, prawda? A jest 300. Z tym, że jeden program może być badany miesiąc, a inny na przykład 2 lata, bo są różne te programy. I zdecydowano, że na pierwszym egzemplarzu Irydy będzie badany program realizowany w lat. Ja byłem tym zaskoczony, byłem wtedy młodym człowiekiem, odważyłem się na takim wielkim zespole ITWL-u na Radzie, gdzie byli generałowie, gdzie byli tam inni dyrektorzy i ministrowie, dwóch ministrów zresztą. Powiedziałem, że jestem zaskoczony, że na pierwszym prototypie będzie realizowany program prób laterowych. No i powiedziałem, dlaczego? Dlaczego się odważyłem tak zabrać godzą, powiem, bo byłem inżynierem lotniczym, a tematem mojej pracy dyplomowej były metody badań prób prototypowych statków powietrznych, czyli miałem ogólne pojęcie o próbach, o metodykach i tak dalej. I co się okazuje? Że prototyp pierwszy, jeżeli się podejmuje na nim próby laterowe, nigdy nie będzie odpowiadał wytrzymałościowo prototypowi ostatniemu, prawda, po której się robi serię. Czyli, bo w czasie badań po skończeniu prób laterowych są tysiące zmian konstrukcyjnych będzie wprowadzonych na tym prototypie. Czyli struktura będzie zupełnie inna niż ostatniego samolotu. Czyli mówię, nikt na świecie nie bada, nie robi platerów prób laterowych na pierwszym prototypie, tylko na ostatnim. To jest raz. Dwa. Mówię, główny konstruktor się zawsze musi liczyć z tym, że utraci pilota we flatarze i z prototyp. No ale wysłuchano i bez komentarza. Tyle. Takie było moje wystąpienie. Myśmy podjęliśmy się decyzji, padła decyzja, że robimy te próby flaterowe. Próby flaterowe ze wszystkich tych prób, 300 programów, są zaliczane w tej 10-stopniowej skali skomplikowanych i niebezpiecznych prób do najwyższej, czyli do 10 stopnia niebezpieczeństwa. Czyli mówiąc inaczej, praktycznie z każdego lotu może samolot nie wrócić z pilotem, bądź wyskoczył. Takie próby to jest flater i korkociągi piecowe odwrócone na pryzę. To są te próby w 10-stopniowym współczynnikiem. Widzieliśmy również dobrze, że nikt na świecie, pilotów doświadczonych, czy to amerykański z bazy Edward, czy powiedzmy angielski, nikt na świecie z pilotów doświadczonych nie przeżył zjawiska jeżeli, na samolocie, jeżeli wystąpił flater. Bo flater na samolocie odrzutowym bojowym się rozwija w ciągu od 0,5 do 1,5 do 2 sekund. I następuje implozja samolotu. Pilot nie ma szans, by katapultować się, bo nie zdąży. Ja mówię, miałem kolegę pilota doświadczonego z Bielska Białej, szybowcowych zakładów, Jacek Żan. On 3 razy ratował życie na spadochronie z prób flaterowych, który flater wystąpił, ale na szybowcu. I miał szansę wyskoczyć tylko dlatego, że szybowiec ma inną sztywność i ten cykl rozwoju flateru kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i w końcu zawsze zdąży wyskoczyć. Natomiast na Irydzie, na tym samolotowym, są takie sztywności, te węzły i tak dalej, że następuje implozja. Czyli mieliśmy pełną świadomość tego. Poza tym próby są bardzo skomplikowane pod względem technicznym, wykonawczym. Piloci muszą posiadać odpowiednią wiedzę i duże doświadczenie, żeby te próby realizować. Może zbliżymy się do katastrofy. Skąd się wzięła ta katastrofa? Kiedy myśmy z Ludwikiem Natchańcem wykonali prawie 50% programu prób flaterowych, na 10 tysiącach, żeśmy się zniżali coraz tam niżej, zdarzyła się katastrofa. I teraz trzeba wrócić do początku. Mieliśmy jaki problem na tym pierwszym prototypie? Ponieważ na pierwszym prototypie konstruktorzy ciągle wprowadzali zmiany. Ciągle były prucia kadłuba, wymiany sporników, nitów, gdzie tam poszły. I stwierdzili w pewnym momencie, że nie są w stanie konstruktorzy zrobić kabiny hermetycznej w pierwszym prototypie.
Czyli byliśmy skazani, ja i natkaniec, na latanie do 10-11 tysięcy metrów w niehermetycznej kabinie. Co było bardzo niebezpieczne. Nawiasem mówiąc, ja opisuję w książce przypadek, kiedy poleciałem przy próbie inflatorowej, statyczności jeszcze dużo wcześniej. Na 11 tysięcy miałem tą statyczność robić, ale na 10 tysiącach straciłem przytomność w kabinie. Obudziłem się na 3 tysiącach, samolot leciał w takiej pozycji do ziemi. No cudem, że było się tam niecałą minutę do ziemi, kiedy odzyskałem przytomność i wyprowadziłem. Dlaczego? No, po prostu kabina niehermetyczna, nieodpowiedni posiłek, gazy w brzuchu rozszerzały się, nie mogłem nabrać powietrza, bo przypadł ciska na boi, dlatego straciłem przytomność. No i a my mimo nam lekarze zalecili, że trzeba powiedzmy wypłukiwać azot z krwi, żeby nie było pęcherzyków w naczyniach krwionośnych w mózgu, bo będą mikroudary, bo to nie przejdziemy badań EEG, no całe historię można opowiadać. No, ale myśmy się zdecydowali latać na później już, nie? Daliśmy, byśmy ten wypłukiwali w górę. Kiedy skończyliśmy z Ludwikiem Natkańcem, kończyliśmy ten wysoki pułap półflatorowy, nagle Ludwik Natkańc wylądował z czarnym okiem. Na tutaj niehermetycznej kabiny nastąpiły pęknięcia naczyń krwionośnych, wylew krwi do oka, no, czarne szyste oko nie widzi. No, to natychmiast karetkę go zawieźli do Wimu, na leczenie, żeby uratować wzrok i pilota no, najlepszego w Polsce. Zostałem ja sam. I teraz sytuacja jest następująca, się zbliża mi się, wychodzi akurat w tym momencie koniec mojego obozu kondycyjnego, to się tak nazywa, tak? Się badania zalicza raz na rok, obowiązkowo. Jak się skończy termin ważności badań, to w następnym dniu już nie można latać, absolutnie. Tak samo mi się skończył termin ważności obozu kondycyjnego i nie mogę na drugi dzień już latać. Czyli muszę te dwa tygodnie być na obozie kondycyjnym, wysłano mnie do Zakopanego. No i tutaj pan Stępień, były pułkownik, prawda, szef działku Iwana w locie w Oberze Mieleckim podjął decyzję, która można powiedzieć zaważyła na całym losie. Bo wyobraźcie sobie, powołał, nie chciał czekać tych dwóch tygodni, tylko powołał dwóch pilotów do prób, Nowakowskiego i Bachta. Bachta, pilot wojskowy, nigdy nie był pilotem doświadczanym, bo wojsku nie ma, nie produkują samolotów, prawda, wojska. Wojska nie ma pilotów doświadczanych. A teraz trzeba zacząć, nie? Bachta, Jurek Bachta, który był w takiej eskadrze doświadczalnej w Modlinie, Borkiem za nim. Oni byli muszę znowu cofnąć. Oni byli przeznaczeni przez dowództwo wojsk lotniczych jako piloci odbiorcy do zespołu badawczego IRYDE. Czyli jak myśmy zakończyli na przykład badanie stateczności, to Bolek za nim i Bata przylatywali jako odbiorcy i mając naszą pozytywną opinię, oni robili lot odbiorczy tam sprawdzali i akceptowali to. Taka była ich rola. Oni nigdy prób nie mogli robić, bo nie mieli uprawnień. No. I nagle wstępnie podejmuje decyzję, że Bachta będzie robił próby, które w życiu nie latał na prototypie i żadnych prób nie robił. I druga rzecz, Zbyszek Nowakowski z Mielca. Fantastyczny, mój instruktor zresztą, pilot, jeden z najlepszych pilotów akrobatycznych na Iskrze, cuda wyprawiał, ale był to pilot drugiej klasy. On nigdy nie latał w OBR-ze w próbach w locie na prototypach, na lotach rejestrujących, pomiarowych. On zawsze latował seryjne samoloty, pokazy na Iskrze, loty zagraniczne, tego typu, bo taki miał kompetencje, bo jak powiedziałem wcześniej, pilot doświadczony drugiej klasy nie może pisać w końcowych opiniach o prototypach. On może uczestniczyć, jak na przykład Zbyszek Nowakowski wykonywał program prób krokociągowych na Jelisie. I jak zakończył te próby krokociągowe, to musiał na tkaniec polecieć po tak zwanej obwiedni programu i on musiał napisać opinię do organu nadzoru lotniczego, akceptując loty, które wykonał Nowakowski. Tak to funkcjonowało. I teraz dwóch takich świeżych ludzi wchodzi w program IRYDE, gdzie są bardzo niebezpieczne loty. I to jest jedno. Cięcie, jak to mówią filmowcy. Jak myśmy z Ludwikiem rozpoczynali próby flaterowe, to one polegały na tym, że na końcach skrzydeł, na usterzeniu, zostały założone ładunki wybuchowe, normalne ładunki wybuchowe, z tym, że siła wybuchu była wyliczona i określona bardzo precyzyjnie. I polegało to na tym, że się wchodziło ten flater, że się wchodziło na wysokość, na przykład daną bardzo wysoko, się nurkowało i pilot, czyli ja lub na koniec, odpalał te ładunki, czyli odpalał, żeby się skrzydła ugięły i później aparatura rejestrowała powrót do normalności, do wytłumienia. I tak, nawiasem mówiąc, jak naziemne próby były robione, funkcjonalne z wprowadzeniem systemów i tak dalej, ja siedziałem w kabinie i odpalałem te ładunki, to huk taki był, jak z armaty by mi strzelano koło głowy, a myśmy mówili, kurczę, my to musimy tam na tych prędkościach olbrzymich odpalać. No i finał był. I ponieważ
A, i zapis tych prób był zawsze w polocie. Aparatura była w drugiej kabinie zabudowana, cała kabina z aparaturą. Wyjmowane były kasety, helikopter czekał w Radomiu, leciał do instytutu, komputer, analiza, telefon. Możecie krok dalej, do przodu. A mimo to ja nie wierzyłem w te ich zapisy, tych inżynierów z prób w locie, tych całych naukowców, bo życie mnie w próbach przez wiele lat nauczyło, że jednak o własne życie najlepiej jak się samemu dba i własną wiedzę się wykorzystuje. I mimo tego, że była ta cała aparatura zabudowana, ja sobie zażyczyłem, żeby zabudowali dla mnie i dla Lublika Natkańca do naszych analiz tak zwany oscylograf K20, to co był u nas używany w próbach, który rejestruje w sposób na formie taśmie funkcji ciągłej, co sekundy bity, prawda, i tak dalej. Pytanie, a jakie parametry? No ja wybrałem parametry, które mnie będą interesowały po locie. Analizy prędkości kątowych, przyspieszeń, przeciążeń, sił na poszczególne organy sterowania. I jeżeli na przykład leciałem i miałem jakiekolwiek wątpliwości, prawda, to po wylądowaniu te taśmy zawsze były przez inżynierów były wywoływane. I ja z Ludwikiem siedząc, myśmy potrafili sobie analizować te zapisy i wykresy robić. Wiecie? I wtedy mieliśmy konkretnie już takie jakby potwierdzenie lub nie, że jest w porządku. Te taśmy, to jest bardzo ważne też, że to nie interesowało wojskowych, nie interesowało inżynierów w locie, ponieważ uważali, a to są sprawy pilotów te taśmy. Jak była, wystąpiła katastrofa, w szóstym locie Jurka Bachty, pani Bachta i na Bogacki latali na zmianę. Nie nastąpiła katastrofa, później komisja, prawda, po półtora roku komisja daje jakieś dwie hipotezy, jest protokół, ja przez ten protokół cały przebrnąłem, to było chyba 12 tomów, z tym, że jeden tom dotyczył prób i badań w locie. Na wniosek komisji został odwołany stępień, jako szef działu prób w locie został odwołany główny konstruktor dr Baron, został odwołany Bolek Zoń, szef eskadry doświadczalnej, no a Batanierzy. I komisja, taka wielka komisja tam się z ministrami, jakimiś generałami, zadecydowała, że następny protokół będę ja obywatelem. Czyli ten drugi po tej katastrofie, po tej przerwie. Drugi i trzeci prototyp. Więc mnie zawsze, ja szukałem odpowiedzi na pytanie. Jak to jest możliwe, że nagle się zdarza katastrofa i piloci nic o tym nie wiedzą, zdziwieni są. Tym bardziej ten się dziwi, że go chowają, jak my to mówimy, prawda? Inżynierowie wszyscy są zaszokowani. Czyli to jest prawie niemożliwe, uważam, żeby nie było żadnych wcześniejszych ostrzeżeń samolotu własności, że się zbliżają do katastrofy. Ponieważ piloci Nowakowski i Bachta po locie pisali w uwagach, po locie pisze uwagi, bez uwag. No kurczę, ponieważ mam lecieć na nowym prototypie, mam te próby robić, więc te taśmy, nie mogę, jak komisja pracowała, to mi nie chcieli dać tych taśm. Dopiero komisja skończyła, dostałem te taśmy z ostatnich lotów Nowakowskiego i Bachty. No i siedliśmy w oberze z inżynierami, przeanalizowaliśmy, zrobiliśmy wykresy i był szok. Samolot przed, kilka lotów przed katastrofą ostrzegał. Były tam zmienne prędkości kątowe, przeciążenia, że jak po grudach, prawda, się siedział w kabinie, samolot tak nie miał NZ-y, wahnięcia takie były, tam się ogon krzywił i tak dalej, a piloci pisali bez uwag. Pytanie było takie, dlaczego to robił? Bo gdyby to Ludwik Natkańc lubił, to byśmy oczywiście natychmiast wstrzymali próby. Ale teraz tak. Wstrzymać próby. Wyobraźcie sobie, że jest takie duże gremium generałów, wojskowych, pułkowników, różnych naukowców z Instytutu i z Politechniki i teraz mówi, pilot staje przed tym gremium i mówi im tak, panowie, wstrzymujemy próby. No, może to powiedzieć, ale teraz trzeba to gremium przekonać, trzeba im udowodnić, na jakiej ty podstawie to mówisz. Prawda? No teraz tak, my byśmy potrafili, bo wyciągamy taśmy i pokazujemy. A ci dwaj lotnicy, oni w ogóle nawet nie, chyba nie wiedzieli, że są taśmy takie rejestrowane. Oni poza tym się na tym nie znali zupełnie. Bo żeby to trzeba mieć odpowiednią wiedzę do tego. I dlatego mówię, że Stępień między innymi za to został odwołany ze stanowiska. To na temat chyba katastrofy tyle. A jeszcze tak jedno, że pilot doświadczalny Bachta, jak mówię, nie miał w tych sprawach doświadczenia. W programie próby, jak miał, przekroczył prędkość zadaną o próby od 40 km. Gdzie dopuszczalne przekroczenie to jest 2 km ewentualnie, a nie 40, bo świat się wiedział, już nie wiem, jak to komentować. Słucham dalej Państwa. A jaki błąd zrobił major Chudzik na Pomorzu z tym porucznikiem ciekawości? Bardzo dokładnie i precyzyjnie opisałem to w książce swojej, prawda? To też, bo tak.
chudzi, katastrofa, prawda, ten drugi Iryny. Oczywiście komisja wojskowa powstaje i znowu nie dopuszczają z Instytutu Lotnictwa i z WSK Mielec fachowców do komisji. Oni się gotują we własnym coś. Więc piloci doświadczalni i Instytut Lotnictwa pochował wewnętrzną komisję. Komisję Instytutu Lotnictwa i WSK Mielec. Nie? Ja byłem w tej komisji WSK Mielec. I mieliśmy zapis ostatniej chyba 60 czy 70 sekund tego lotu, tej katastrofy. I myśmy się nie spotykając, myśmy pracowali osobno, oni w Instytucie Warszawie, ja w Mielcu, ale spotkaliśmy się telefon. Zakończyliście pracę, zakończyliśmy, no to się spotykamy. Zjazd w Mielcu i chodziło o porównanie, chcieliśmy wniosek. I o wszystkich analiz wszystkich tam. I wnioski były jednakowe. Błąd pilota Chudzika, który był wielkim entuzjastą samolotu, który był, no, uwielbiał ten samolot demonstrować i tak dalej, ale zginął, prawda? I teraz się znowu kłania umiejętności. On zginął w sytuacji takiej, że był w locie presowym, doprowadził do maksymalnej prędkości nurkowania, nie ujmując nawet obrotu, prawda? I na tej prędkości odwracał samolot. I z takiej elementarnej, nie wchodząc w szczegóły zasad wiedzy aerodynamiki, musiały wystąpić tak olbrzymie przy tym odwróceniu przeciążenia, że wielokrotnie rozrywałyby samolot. Ale dlaczego on do tego doprowadził? Pytanie pierwsze. Piloci wojskowi nie latają na ujemnych przeciążeniach. Oni w ogóle się nie szkolą w akrobacji z ujemnymi przeciążeniami. Każdy z nas, na przykład tutaj panowie, co latają, prawda, instruktorzy są, to jak ja się zaczynałem uczyć też odwrócenia akrobacji, ja później całą akrobację byłem w takim ośrodku w Polsce, w akrobacji, ośrodek akrobacji wyższej, odwróconej, prawda, i wytrzynowej również, to tam instruktorzy nas uczyli od lotów plecowych, jakie sytuacje mogą wystąpić niebezpieczne w lotach plecowych, jak się zachowywać, jakie odruchy wyprawiać i tak dalej, dopiero się przechodzili do figur odwróconych akrobacyjnych. A tutaj pilot wojskowy, który w ogóle takich programów nie ćwiczą, bierze się za takie rzeczy. No, i doprowadza do katastrofy. I to nasze dwa zespoły to porównały, no wyniki były jednoznaczne. Ja to opisałem w swojej książce. Pilotów komunikacyjnych nie uczą akrobacji. No, piloci komunikacyjnych w ogóle krótkociągów pętli nie robili. Zaraz są tacy piloci, że mają takie protezy komunikacyjne, bo tak programy są dziwnie poustawiane, no. Panowie instruktorzy na pewno potwierdzą, że są w lotnictwie komunikacyjnym piloci, którzy w życiu pętli nie zrobili. On jest kapitanem. I teraz sytuacja jakiegoś niekontrolowanego położenia, to oni dostają kwadratowych oczu. Jeszcze w chmurach, nie wie, gdzie jest. Komputery to. Ale wracając do naszych prób tutaj, proszę bardzo, różnych samolotów. Henryk, ja ci zadam jedno pytanie, którego wcześniej nie uzgadniałem. Tak się zastanawiam, czy ty w ogóle miałeś jakąkolwiek przyjemność z latania, jak ci montowali te bomby tam na końcu skrzydeł. Chciałeś pisać raporty, bardziej byłeś inżynierem, czy bardziej byłeś pilotem? No bo co to za przyjemność, takie latanie, że zaraz ci samolot rozleci? Dziennikarze, dyżurnie, jak nazywałem, niekompetentni, prawda, przyjeżdżali, że zadawali nam dziwne pytania w podobnym stylu. A dlaczego panowie tak ryzykujecie? Czy się wy nie boicie, prawda? I takie, no, trudno było. A później wypisywali dziwne rzeczy, że w końcu żeśmy prosili o autoryzację, no bo po polsku się śmiało, jak wkładam mi w usta jakieś tam, powiedzmy, określenie. Dlaczego ryzykuję? No. Nie, ja nie pytam, dlaczego ryzykujecie. Tylko czy pilot doświadczalny ma jakąkolwiek przyjemność z samego lotu? No, przede wszystkim są to loty badawcze. Są to loty, które posuwają technikę zawsze do przodu. My jesteśmy piloci doświadczeni, to przeważnie mówię o prototypach, co badają prototypy. To oni są z reguły, muszą być, to przepis wymaga, żeby mieć pierwszą klasę, musisz być inżynierem lotniczym, prawda? Uczestniczyć w programie badawczym, coś nowego powstaje. Nie? To jest pierwsze. Drugie, no ma się zawodową satysfakcję też, że się coś nowego tworzy w lotnictwie. A jeżeli chodzi o ryzyko, no odwaga to tych ci ludzie, którzy nie mają wyobraźni, prawda? I to są bardzo odważni, idą na bunkry z granatami, jak to mówią. Nie? To on jest bardzo odważny. Nie, to zupełnie co innego. Na przykład ta świadomość, mówisz o flaterze, prawda? Pełna świadomość jest tego, że jest to bardzo niebezpieczne, że praktycznie z każdego lotu można nie wrócić. Ale nie odwaga jest naszym atutem, a wiedza. A wiedza to jest atut główny, który nam pozwala ryzykować. Nie?
Bo ja wykonywałem dziesiątki, a może setki lotów o współczynniku 10 niebezpiecznych. A ja się do niektórych lotów przygotowywałem jeszcze parę dni. A czasami się nie przygotowywałem, a mnie zaskakiwała jakaś sytuacja. I to zawsze się liczyła moja wiedza, moje zdobyte doświadczenie, prawda? Nie było czasu się bać, bym tak powiedział, nie? Bo jak się na przykład przygotowuje jakieś zadanie, to człowiek analizuje różne sytuacje. Jak zaczynają jakaś sytuacja powstawać, to wtedy tam się jakaś klapeczka otwiera, w ciągu sekundy, dwóch podejmuje jakieś działanie. Nie myśli o strachu, tylko podejmuje działanie, żeby z tego wyjść i uratować samolot. Albo siebie, co tam. A poza tym, no, praca pilota doświadczonego na czym? Jaki jest sens tej pracy, prawda? Po to, żeby inni bezpiecznie latali. Przecież my na przykład robimy w ekstremalnych sytuacjach, badamy samolot, a ich się zawęża i ci piloci normalnie później bez pracy i bezpiecznie latali. I oni muszą nieść tak samolot przygotowany, żeby opanował tą sytuację awaryjną. Dobrze, proszę Państwa, ja mam taką propozycję, jeżeli Państwo macie egzemplarze książki, może byśmy bardziej już tutaj każdy z Państwa indywidualnie, pan Henryk, myślę, że chętnie podpisze z dedykacją książkę. Mam jeszcze pytanie. Tak myślę, że... Ale jeszcze, jeżeli są jakieś pytania, to nie, ja się nie śpieszę. Ja mam jeszcze jedno. Proszę bardzo. Czy jakieś wspomnienia z WSK Rzeszów? Czy był Pan delegowany z powodu jest tak, WSK Rzeszów. Na tkanie jest tam przyjeżdża. Znaczy, powiesz, jak skończyłem politechnikę w Rzeszowie, to oczywiście pracując, to wtedy dyrektor Kopecki, dyrektor Instytutu Lotnictwa, zaproponował mi, żebym był wykładowcą i jakimś tam instruktorem na kursie w drugim kierunku pilotażu, który wtedy właśnie powstawał. To był ten kursor. Ja oczywiście odmówiłem, bo miałem dosyć uczenia się ciągłego i tak dalej. Później sobie miałem kontakt z Rzeszowem, kiedy Rzeszów zakupił meble do szkolenia. Były to pierwsze samoloty, które były tak wyposażone podobnie jak samoloty komunikacyjne, czyli można było w systemach ALS-a lądować w automatyce i tak dalej. To była nowość. I tutaj myśmy przygotowali uruchomienie produkcji seryjnej i Rzeszów zakupił pierwsze mewy, to był Piper Seneca z silnikami Franklina. I ja zostałem oddelegowany do Rzeszowa, żeby dwóch instruktorów przeszkolić właśnie na mewach, ale w systemie, w systemach podejścia do lądowania, żeby oni mieli to opanowane i oprócz tego pisałem metodyki też dla studentów, jak mają postępować w powietrzu, czynności, prawda, i tak dalej, przy lądowaniu w systemie ALS, przy minimum 60 metrów wysokość, chmury, osery, prawda, i tam na poziomie widzialności. I oni przelatywali po mnie samolotem takim małym, rano mnie zawozili do Rzeszowa, zrobiłem loty z instruktorami, wracałem, bo dalej pracowałem to jako pilot. W sumie to tam wykonałem około 100-kilkadziesiąt lotów z tymi instruktorami. A wtedy miałem Rzeszów do czynienia. Pomijałem studia, które były ogólnie straszne. Ma Pan dobrą pamięć, panie. No, 400 nazwisk, ponad 400 nazwisk umieściłem w książce. I pamięć, jaką miałem, to problem, co miałem tylko z imionami. Bo nie chciałem przekręcić imion, więc w związku z tym dochodziłem, czasami szukałem, jak kolega na imię poznajemy. I w sumie się udało, że rodziny, wnuki, dzieci znajdują swoich rodziców czy nawet krewnych, gdzie o nich piszą. To, że coś robili w lotnictwie. Ja jeszcze mam pytanie. Jak wyglądał typowy dzień prób? Ponieważ jak analizowałem chronometraże, to mi wychodziło, że taki pilot doświadczalny pracował nawet 12 godzin podczas jednego dnia. Bo wychodziło, że były próby o godzinie 10, o godzinie 15, 17 i mogły być o 21 tego samego samolotu. Jak żyliście wtedy z rodzinami? I... Dobra, więc tak. Mieliśmy nienormowany czas pracy. Robiliśmy sobie przerwy, wjeżdżając na obiady do domu, bo się dzwoniło, że powiedzmy mam tam 2 godziny przerwy i proszę obiad, bo zaraz będę. Faktycznie stawało się czasami, jeszcze było ciemno, zwłaszcza rano w lecie, ciemno, bo trzeba były takie loty pomiarowe na małej wysokości, gdzie wiatr nie mógł przekraczać 2 metrów, czyli zdalnej ciszy. A to się dzieje od wschodu słońca do dziś około 8 godziny, bo później zaczyna się wiatarek ruszać. Ja pamiętam, jak na Irydzie robiliśmy takie loty pomiarowe, to się nazywało skalowanie PWD, gdzie były na początku i na końcu pasa 2 pionowe fotokomórki, takie sygnał dawały. Ja musiałem na wysokości 30 metrów
z różnymi prędkościami przelatywać, to by takie doskalowanie tam pewnych urządzeń. I teraz ludzie śpią, a ja tutaj takie rundy robię, po daka dosłownie, no ale niestety. Dzieci się budziły, były telefony, że są dzieci nerwowe. Tak jest. I jeszcze powrót do Warszawy niektórych pilotów. A też, no to znaczy, ja powiem wam tak, jak na przykład, jak my czasami pracujemy, jak poleciałem, była taka historia, że byłem na linii, latałem na Limach, nagle telefon szefa do NRD, Zygmunt Osak, pilot nasz doświadczalny, rozbił dromadera w trakcie pokazu. Henryk, przerywa mi twoje latanie, on jest w szpitalu, samolot do kasacji, prawda? Przerywamy twoje latanie na Limach, jutro po siebie leci samolot, lecisz nowym dromaderem do Niemiec. Zastąpisz tam, wyszkolisz tam kilku, chyba pięciu pilotów niemieckich, przeszkolisz na typ i później będziesz latał zamiast Zygmunta tam w lotach akwizycyjnych. Bo Niemcy przez zakupem dromaderów zazwyczaili sobie, że oni chcą dromadery sprawdzić w takich normalnej eksploatacji. Nie? Poleciało chyba 5 albo 6 samolotów nasi doświadczalni piloci i zostali tam rozdzieleni po całych Niemczech i latali operacyjne Agro. Finał do tego taki, że oni zakupili 51 dromaderów po tej naszej akcji. Czyli to się opłaciło. A na temat latania, więc ja tam przez, byłem chyba półtora około 2 miesięcy i miałem tylko jeden dzień przerwy, kiedy trzeba było techniczny przegląd taki samolot robić. Nie? A w sumie wykonałem chyba 800 lotów w ciągu tych par. Mój rekord dzienny na Agro w Niemczech to było 57 lotów wykonałem. Ma to pisze w książce. Takie intensywne latanie było. Człowiek się do tego przyzwyczaja. Po prostu lubiliśmy latać. Znaczy nie wyobrażam pilota, który lata tylko dla pieniędzy czy jakiejś tam idei. Ja się zawsze dziwiłem, że ja przychodzę do pracy, robię to, co bardzo lubię, jeszcze mi za to płacą. No ja. Naszym Antkiem, jak się latało? Proszę? Antkiem, jak się latało? Antek? Takim samolot dla naszych pań. Ja powiem, na Antku to miałem dziwne przygody z pasażerami. To jest fajne. Taka sytuacja. Przyjeżdża grupa nauczycielek do aeroklubu, szef mówi, słuchaj, tam zrobić 3 loty, bo jest tam 30 parę osób. Tych kobiet, no jakimś tam kursie doszkalające były w Niemczech. No to 3 loty po kręgu zrobić spokojnie. I górkę jeszcze. Nie, bez góry. Nie. My szanujemy takie rzeczy, bo ludzie muszą mieć przyjemność. Bo nie można strachy na lachy. No więc te panie wsiadają po 12 osób, wersja pasażerska i tak sobie robię ludzi krąg, lądowałem. I trzeci lot robię, ląduje i nagle wypadek na pokładzie. A to jest od razu przepisy uruchomione. Co się okazuje? Tak jak w tej piosence jest taka, jedna baba drugiej babie, nie? Ale w tym przypadku u mnie na pokładzie jedna baba drugiej babie nogę złamała. Jak się to stało? Wyłączyłem silnik. Co się okazuje? Jedna pani sobie siedziała taką, moja miała wyprostowana, a druga przechodziła między fotelami, tak jak około 90 kg ważyła i stanęła im całe ciało nogą na kostkę. No i traf. Wiesz ile kłopotu? Komisję, ona noga sztywno, renta, zakład odszkodowania i tak dalej. Inna z kolei kobieta. Wracamy lato, burza nad Łodzią, takie fronty, lecę na 300 metrach. Tak leje nieprawdopodobnie, pamiętam, że mówię, że jak samolot, jak łódź pod wodą prawie, nie? Zalewane było to wiadrami. No i błyskawice i wśród pasażerów była jedna kobieta, taka jakaś trochę nerwowa. No nagle coś się zakotowało z tyłu, ja się oglądam do kabiny, a tam dwóch facetów walczy z jedną kobietą. Powalili ją na ziemi, na siłę ją zabijają w tym chodnik taki między fotelami. Bo ona dostała takiej histerii, że ona wysiada. Nie siada, bo te błyski są. A klampy otworzyć łatwo jest, prawda? Z drugiej kabiny. No różne były historie. A na samolocie, no oczywiście, bardzo lubiłem latać, bo od tego zaczynałem tej karierę swoją latania PSK, jako pilot transportowy. Lataliśmy, zakład miał wtedy 10 samolotów do dyspozycji, 10 samolotów AN2 plus 2 samoloty AN12. Paliwo też było. Tak, nie było problemu. I te 10 samolotów codziennie rano rozlatywało się po Polsce. Ludzie z zakładu latali na delegacje służbowe, nie jeździli pociągami, nie jeździli autobusami, tylko samolotami, prawda? Piłkarze latali też? Też. Nawet dzieci na kolonie. Też. Do Gdańska. Od nas z WSK. Z Gdańska? Ja jestem już przygodę. Dzwonił szef do mnie, mówi, słuchaj, tam kierownik kolonii w Gdańsku zmarł, trzeba przywieźć zwłoki, no bo rodzina, prawda, i tak dalej. No to poleciałem, się okazuje, że jego synek, chłopczyk, tam chyba na 8 lat, też jest, no, trzeba przywieźć. No. A już musiałem się dotankować.
to był dawny Gdańsk Wrzesz jeszcze. No to powiedziano mi, że jest takim lotnisku wojskowym i spaliło. Tam muszę dolecieć kawałek, żeby się dotankować i wrócić do Mielca. Po wylądowaniu na tym lotnisku okazało się, że mają benzynę, ale zaplombowano w podziemnych jakichś tam zbiornikach jako zapas na wypadek wojny, nie? A oni używają naftę. I mi nie dadzą tego paliwa, bo to musi gdzieś jakiś dowódca być lotniczy zdecydować o tym. Finał był tego taki, że zanim to dotarło do dowódcy wojsk lotniczych, to ja praktycznie dwa dni byłem w tej jednostce, w tym upale, te zwłoki, wiecie, i tak dalej. No. Dopiero jak doszło do dowództwa, tam na górze, że są zwłoki, które już się tam rozkładają, prawda, jest zapach, dopiero nam rozplombowali zapas wojenny benzyny. Tak, byśmy od nas w USK też byli na tych warszach. Ale lataliśmy, powiedzmy, zabawniejsze to była taka sytuacja, to się, jak żeśmy latali na lotniska wojskowe, no bo się popracowali, prawda, z wojskowymi lotniskami, samolotami i tak dalej. I teraz ja, żebym poleciał, byłem młodym chłopakiem wtedy, kawalerem, 23 lata miałem, żeby polecieć na lotnisko wojskowe, to ja po prostu sobie musiałem tu z hangaru jechać na zakład, do wojskowej tajnej kancelarii, tam oni mi otwierali, wpisywałem się, całą procedurę przechodziłem, otwierali, wpuszczają mi takie pokoju, gdzie mogę wyjąć mapy, żeby się zapoznać z danymi tego lotniska, na którym mam lecieć, bo to wszystko było tajne. Czyli jakie częstotliwość, kierunek pasat, i kryptonimy i tak dalej, i tak dalej. I nie wolno mi było zapisać nic, tylko musiałem to zapamiętać, wrócić i lecieć. Nawet nie mogę na mapie zaznaczyć, gdzie to lotnisko jest, tylko musiałem pamiętać. I co się okazało? No tak robiłem z początku, ale doszedłem do wniosku, że jest totalna bzdura. Gdzie wylądowałem na jakimś lotnisku wojskowym, to kierownik lotu w Sultanej Wieży udostępnia mi wszystkie dane, jakie się pytałem, żadnych tajności. A ja miałem taki notesik i w ten notesik sobie wszystkie lotniska zapisywałem, te dane, które mi było potrzebne, nie? Tylko sobie myślałem tak, jak mi to uszatki znajdą ten notes, to chyba nie wytłumaczę. Nie? A finał tego był taki, że Franie Zaleski, bo taki nasz pilot jeszcze drugi, byli gdzieś tam w Niemczech. I byli w księgarni i zauważyli, są polskie mapy. Wydane na jakimś tam specjalnym papierze, takim niezniszczalnym, prawie że polskie mapy, no to kupili, bo na tych mapach były zaznaczone między innymi wszystkie lotniska wojskowe z kierunkami pasów, zaznaczonymi strefami, to co wszystko u nas było tajne. To tam w księgarni kupili normalnie te mapy, wydali duże pieniądze, kupili dwa komplety tych map i przywieźli, tutaj mówią, to no popatrzcie, że tu Niemcy wszystko, no w księgarni by to kupili. Jakimś sposobem to dotarło do uszatku. To był taki szef tego działu tajności, to był Ciskał, prawda, jak się ten pan nazywał. Przyjechali, zabrali im te mapy, zabrali ich, musieli się tłumaczyć, skąd oni to mają. Te mapy zostały utajnione, dobrze ich wypuścili. Pytanie, przed kim się tak tajności były? Żeby wróg się, jeden kolega mówił, żeby wróg się nie dowiedział, czy jesteśmy słabi. Proszę? A jak protest skończył? Notes. Notes? Notes został wpuszczony. Zniszczony, bo bałem się, że naprawdę nie wytłumaczyłbym się. Nawiasem mówiąc, raz mnie zwinęli z mieszkania, ponieważ byłem na kursie instruktorskim, kursie IFR-u tak zwanego w Warszawie przez miesiąc i uczyliśmy się Morsa. Wiecie? Bo z tego był egzamin państwowy. Oczywiście było tam chyba 8 przedmiotów innych, ale jeden z egzamin był z Morsa. Przez ponad miesiąc tam przychodzi facet na godzinę i nam pewną metodykę wkładał. I później jak wróciłem do domu po tym kursie, to egzaminy były za półtora miesiąca. Więc żeby nie zapomnieć, bo to ucho się drewniane zaraz robi szybko, to jeden z kolegów mi takie urządzenie zrobił, wiecie, że klucz taki do nadawania, przewody, baterie R20 i głośniczek. Ja te sygnały ty, sobie ćwiczyłem to wieczorami, żeby nie być sprawy. Ale ktoś doniósł, z tego pokoju w nocy wlecie okno otwarte, ktoś nadaje Morsa. Jestem w trakcie nadawania, wieczorem dzwonek otwieram, stoi dwóch panów, przedstawiają się. Proszę wydać nam radiostację. Prowadzę mi radiostację. Na radiostację, przecież to jest nawet nadajnik, to są dwie baterie. Ale z nim się dyskutowało. Zabrali mnie. Oczywiście spisali i zaraz wypuścili. Na drugi dzień dostaje, przychodzi po mnie taki policjant, wzywają mnie. No i na policji tam był taki pokój, gdzie siedział z tych oficer od służb specjalnych. I on był mądrzejszy od tych innych, bo on wysłuchał, zobaczył, ja pokazałem dokumenty, licencje, coś mają i mi jeszcze to oddali.
Tutaj były dobrze dziwne rzeczy się działy. Na przykład powiem wam taką słynną odzywkę, która tam się stała w Polsce modna po tym, co napisałem. Robię próby na samolocie Mewa. Samolot Mewa. Myśmy mieli licencję z amerykańskiej Senegi. Inżynier Piwek, który był głównym konstruktorem Mewy, wiecie, trzeba było wszystko przeteraz, robiąc polski samolot, trzeba było przetransformować materiały polskie. Wytrzymały samoloty, bo amerykańskie materiały są inne, jeżeli chodzi o strukturę i tak dalej, nie zawsze odpowiadają Polsce. W związku z tym organ nadzoru lotniczego mówi tak, zrobiliście prototyp z polskich materiałów, to trzeba go przebadać po pierwsze, no, wytrzymałość na maksymalne prędkości i tak dalej. No ja ten program realizowałem i był jedno z zadań, to było takie, że trzeba było określić gradienty wznoszenia na jednym włączonym silniku pracującym. No więc na wysokości, jak tam trzeba było włączyć nad ziemią, później do wysokości nominalnej. Ja ze względu bezpieczeństwa zatrzymałem wysoko. I co się okazuje? Że jak wyłączyłem jeden silnik, to na drugim powinien się znosić samolot, nie? A tutaj mam 5 metrów w dół. Mimo, że ten pracujący silnik dobry pracuje na mocy maksymalnej. No więc ty nie odpowiada przepisom, bo to musi być znoszenie. Więc w sprawozdaniu z lotu pisze, samolot nie odpowiada przepisom, tak. Bo nie mam odpowiednich gradientów wznoszenia. Inżynier z prób lotu mnie wzywa, właśnie pułkownik, i mówi tak, niech pan napisze, panie inżynierze, że ma wznoszenie ujemne. Nie. Zobaczymy to głosowanie. Ja mówię, co takiego? On mówi do mnie, a gdzie jest napisane, że wznoszenie ma być dodane? No więc oczywiście, że nie napisałem, bo to były silniki Franki. Próbyśmy przerwali, poczekaliśmy, aż Rzeszów przyśle prawidłowe silniki, próby się dokończyć. No, te silniki były złe do końca. Te Franklin. To zapraszam Państwa do bezpośredniego, że tak powiem, kontaktu. Jeżeli nie ma pytań. Ja jestem u siebie w domu tutaj, wiesz? Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę bardzo. Jeszcze woli wspomnieć. Jak pan wspomina swój ostatni lot samolotem? Mój ostatni lot samolotem? Pasażerski. To był chyba kapitanem na linie. Dzisiaj pan było wysiadać? Co takiego? Ja liczyłem miesiące i tygodnie później, kiedy ja pójdę na emeryturę, bo latanie na liniach jako kapitan mnie zupełnie nie bawiło. Ręcz mnie męczyło. To jest dobre latanie dla młodych ludzi. Dla młodych ludzi. Jak ja na przykład 4 odcinki robiłem w ciągu dnia, gdzieś tam się nocowało, przylatowało się rano, przespanie. No nie, to dla mnie było takie, to nudne latanie, bo to na automatach. No co prawda stewardesy podają kawę tam, jakieś jedzenie, ale to... Ale bez niespodziania, jakaś największa niespodzianka, którą pana spotkała Iryna, tak przy odlotach? O, na Irynie to miałem dużo takich sytuacji, że dziwiłem się później, że z tego wyszedłem. Niektóre z tych sytuacji opisałem. No, było kilka takich, że trudno powiedzieć, które lądowałem bez podwozia, a Katarzyna się katapultowała na przykład. Nie wolno było lądować podwozia, bo wiadomo, że chyba się może samo przebliżyć na kapotę z kosztem tak zwane powstanie. Nie? No ale tak, pierwszy potem się rozleciał, to się drugi by rozleciał, opuściłbym, no to praktycznie program się wtedy zamyka. Więc podjąłem decyzję o tym, że będę lądował. W śniegu tu z boku pasa lądowałem, prawda? Była taka sytuacja, że lądowałem. Duża była prędkość w tym momencie? Bez... 230 miałem prędkość i musiałem z boku pasa przyziemić tutaj zaraz między tą poprzecznym pasem, a tam krzyżówką drogą kołowania, to było jakieś kilkaset metrów. No, zatrzymałem się kilkadziesiąt metrów przed. Samolot był, można powiedzieć, tylko miał brachy pognięte i po tygodniu już wrócił do latania. A jakaś dyrekcja doceniła, tam jakąś dostałem nagrodę pieniężną, nawet niezłą, bo pojechałem do jubila, to znaczy podziemna ta kawiarenka, co jest potem kultury. Małą salkęśmy wynajęli. Małą salkęśmy wynajęli, tam i wszyscy kierownicy lotu, i wszyscy tam żeśmy się do Białego Rana urzędowali. Chcę, że pani kierowniczka miała zadanie dla każdego sprowadzić taksówkę, żeby do mnie. A było takich sytuacji, jeżeli chodzi o Irydę, to no kilka niebezpiecznych, bardzo niebezpiecznych.
Na przykład na moje pytanie, dlaczego ja tak sterowałem, inżynierów, dlaczego ja tak sterowałem, nie inaczej, bo tylko w ten sposób mogę w danej sekundzie, oni przeanalizowali, ja robiłem w tej sytuacji, to moja odpowiedź była nie wiem, ja po prostu instynktownie działałem. A sytuacja dotyczyła, kiedy ja startowałem, wiecie, jak patrzę do remontu, trzeba było ile przewozować do Radomia. I jest luty chyba, pas już prawie zalodzony, ekipa inżynierów, ludzi, wszyscy tam pojechali do Radomia, a ja tu startuję. I w trakcie rozbiegu, po oderwaniu się samolotu, samolot się zaczyna kręcić beczkę w lewo. Na plecy się mi przewraca, a tu idę na ten las, który jest prawda, na tej pasie. Ja staram się zatrzymać obrót i nie mogę. I kiedy, bo lotka maksymalnie wychylona, cały samolot drży, ja będąc na plecach prawie jadę w ten las. I co ja wtedy zrobiłem? Jak później analizowałem. Ja będę prawie w pozycji plecowej, ustawiłem cztery tak. Ustawiłem cztery tak, bym sprawdzał, co odpłynie w plecowy odpłynie. To dziwne, nie będzie na plecach, ja ustawiam cztery tak. I to mnie tylko uratowało, bo samo w końcu gdzieś sobie zamiast trochę wyżej, to będzie się naprawić tego sprawdzić, co pokazuje klapy, które są. Trzymają się na hydrozamkach, tak hydrozamkach. Jeden hydrozamek dusi, wyobraźcie sobie taka klapa się zamknie. A druga dusza była wypuszczona. Wydawała ten moment do punktu. Lotka nie ponad, bo lotka za mało, żeby ten moment zatrzymać. Ja sam się mi obracam. W związku z tym przyleciałem do Radomia, tam wszystko przygotowane na wypadek katastrofy, ale wylądowałem i to było jedna z takich sytuacji. Było jeszcze parę innych. Czy tą maszynę mogą odlatywać, to zaraz powiem tak. Ja w programie GIRY przyszliśmy maszynę. I program GIRY, jakie to były badania prototypu. To jest seria GIRY. Program GIRY to były badania prototypu. Swoje latanie na Girydach zakończyłem oblotem pierwszej strony. Pierwszej seryny Girydy to oblatałem. Później Girydy były tak modyfikowane, zmiany jakieś i tak dalej, ale ja już w tym nie uczestniczyłem, bo po pierwsze latałem prototypy Pryzy, prototypy Skycrafta. Te 2000 programy sam realizowałem. Do wydania świadectwa typu. Czyli pierwszy raz się zajęty. Zaraz później, w trakcie nawet realizacji programu na Skytracku, po wykonaniu 34% programu dróg, wysłaliśmy do Ameryki Południowej na połowę. Także modyfikacje, prawda, i tam seryjne to już się nie zajmowało. A te silniki K15 To był bardzo dobry samolot. Wyobraźcie sobie, że po 30 latach, jaki mielibyśmy dopracowany samolot. Nie musielibyśmy jakiś tam koreańskiego ziemia kupować, prawda? To będzie... Nadzieję, ja. Mielibyśmy dopracowany swój samolot, mało tego, nasz przemysł by istniał. Co Czesi zrobili? Czesi też przechodzili kryzys transformacji ustrojowej. Oni wtedy przymierzali się i chyba zaczynali prototypami L-39 Albatros. To co oni zrobili? Też mieli problemy, też Amerykanie chcieli ich tam, prawda, przejąć zakład i tak dalej. To oni wstrzymali wszystko, bo nie mogli sprzedawać, bo to by tak system został stworzony, ale ludzi, całe zespoły ludzkie zostały utrzymane. Ci ludzie przychodzili do pracy, otrzymywali pensję, mimo że nie mogli nic robić, tworzyć. Ale tam no, robili coś, prawda, koncepcje jakieś i tak dalej. I ten kryzys wielki się przewalił, mieli zespoły. A u nas co zrobiono? Zaczęto od rozwalenia zespołów ludzkich, inżynierów, konstruktorów, ludowie tym doświadczeniem. Setki ludzi tak. Ja pamiętam, jak przyjechała pani minister, jedyna minister z rządu bielskiego. Tak. Kiedy ludzie dostawali tylko zasiłki niewypłaty, te zasiłki, żeby przeżyć. Kiedy parę tysięcy ludzi strajkowało, to pani minister stanęła przed tu byłem i takim akcentem mówi, a czy wy musicie robić samoloty, a może byście igły robili? No. Było to prymitywne. Było. Także wiecie, no szkoda, że te zespoły zniknęły, bo teraz się nie odtworzy. Mówimy, że tutaj do latania. Prawda? Ja rozumiem, że może trochę mamy doświadczenie, że ludzi niektórzy może pamiętają ten samolot, może coś o to, ale ta Iryda nie uzyska takich własności jak prawdziwi. Ona będzie miała ograniczenia jak eksperymenta, prawda? Bez jakichś tam akrobacji, tak na iskrze nie kręci się akrobacji, no ograniczone coś tam i tak dalej. To lata jako zabawka. To samo Iryda, będzie jako obiekt latowy.
Natomiast prawdziwe zastosowanie, prawdziwe prasności to ona nigdy nie osiągnie, ani ten, ani myśli. Proszę, dziękujemy za takie, że tak powiem, ogólne audytorium i zostawiam.